znajdują. Poinformuję, że w dniu dzisiejszym wystąpiłem do zastępcy burmistrza dzielnicy Targówek z prośbą o rozważenie możliwości uzyskania lokalu w innych dzielnicach. I od tamtej pory nie było żadnego odzewu. No ale taki lokal właśnie się znalazł w innej dzielnicy. Ale ja prosiłam o inny lokal, na niskiej kondygnacji. Pani w poprzednich pismach, które właśnie otrzymywała, ma poświadczenie tego, że powinien być to lokal przystosowany dla osoby w jej stanie zdrowia, czyli właśnie znajdujący się na niskiej kondygnacji, dostępny dla osoby poruszającej się czasami na wózku inwalidzkim. Bo tutaj głównym problemem jest to, że jeśli pogorszy się pani stan zdrowia i pani będzie musiała na tym wózku się poruszać, to zostanie na tym 9 piętrze odizolowana, ponieważ nie ma tam prostego dostępu. Jeśli będzie problem z windą, również będzie odizolowana w tym mieszkaniu. To znaczy tam jest winda na półpiętrze. Niestety tak budowano bardzo dużo bloków. Tak. Ja też mieszkam w domu w Śródmieściu, gdzie winda jest nie wiedzieć czemu na półpiętrze i pamiętam takie sytuacje, kiedy trzeba było staszczyć wózek z osobą niepełnosprawną z tego półpiętra, żeby tą osobę wyprowadzić na spacer do parku pobliskiego, ujazdowskiego. To są trudne sytuacje i rozumiem, że chciałaby pani mieć mieszkanie w takim bloku, w którym nie byłaby pani skazana na te schodki. Ja chciałam jeszcze zaznaczyć, co jest najważniejsze. Szerokość wjazdu przez drzwi do lokalu to jest 80 cm. Szerokość wózka jest 75 cm. Żeby obrócić wózek i wjechać do łazienki, która znowu drzwi ma 60 cm szerokości, to jest po prostu niemożliwe. No ale pani cały czas, ja pani życzę w ogóle jak najlepiej, pani Beato, dzisiaj pani przyszła na własnych nogach, tak, terapia, przyszła prawda? Na własnych. Co wcale nie znaczy, że pani jest osobą zdrową, bo to nie o to chodzi. OPS dzielnicy Targówek nie potwierdza faktu poruszania się przez panią Beatę ze Żelską na wózku. Bardzo. Dodatkowo pełnomocnik właścicielki lokalu Turmącka na spotkaniu z burmistrzem w dniu 23 maja nie potwierdza poruszania się pani z Żelskiej na wózku. Dzisiaj jak pani przyjechała na wózku? Proszę. Dzisiaj to jest napisane przez lekarza reumatologa. Mamy telefon od słuchaczki programu, pani Jadwigi z Warszawy. Pani Jadwigo, witam panią na antenie i ciekawa jestem bardzo, co od pani usłyszymy. Dzień dobry, witam panią, witam gości w studio. Proszę pani, ja mam takie pytanie. Kobiety nie bardzo rozumiem, dlaczego urząd miasta daje panią dwa mieszkania, skoro panie miały mieszkanie i zostało to mieszkanie sprzedane. Więc jedno mieszkanie powinny za te pieniądze, które otrzymały ze sprzedaży, kupić sobie takie, jakie potrzeba lokatorce. No, pani Jadwigo, odpowiadam na pani wątpliwość taką samą wątpliwością, ale o tej sprawie poświęciliśmy rok temu godzinną tutaj rozmowę i nie mogliśmy dojść do jakoś do porozumienia i zrozumienia tej sytuacji, ponieważ fakty są takie gołe, tak zwane gołe fakty, że pani matka sprzedała mieszkanie, ale równocześnie zostały panie w tym mieszkaniu sprzedanym, bo nie było dokąd się wynieść, prawda? Pani Beato. I potem sąd orzekł o eksmisji pani z tego mieszkania, no, bo skoro był nowy władca... Moment, tylko dokończę, żeby państwo nas słuchający zrozumieli, na czym polega troszkę absurdalność tej sytuacji. Był wyrok o eksmisji, ale ze względu na właśnie orzeczenie sądu, że panią się należy lokal socjalny, być może dlatego, że pani tutaj była niewinna, pani Beata nie miała nic wspólnego z tym aktem kupna-sprzedaży, to być może z tego powodu tym się sąd kierował. I było zalecenie o przyznaniu lokalu socjalnego i do czasu przyznania tego lokalu socjalnego panie mogły tam pozostać w dotychczasowym mieszkaniu. Ale wchodzę w słowo, jeżeli się sprzedaje mieszkanie, to trzeba notariuszowi złożyć zaświadczenie z urzędu gminy, że są z tego mieszkania wymeldowane wszystkie osoby. W związku z tym nie wiem, na jakiej podstawie zostało to mieszkanie sprzedane. Panie Jadwigo, to są zawiłości prawne. Zostało sprzedane bez zgody pani Beaty, bez informowania jej. Ona dowiedziała się o tej sprawie już w momencie, kiedy lokal był sprzedany niestety. To jest już sprawa rodzinna, stosunków między matką a córką. No dobrze, pomijam się to wszystko. Ale tak. Dobrze, czy pani Beata dostała mieszkanie z miasta i ma pretensje, że w tym mieszkaniu są insekty, krakaraluchy, to niech sobie pluskwy lokatorzy usuną te insekty, bo to taka sama sytuacja jest w dużo, bardzo dużych blokowiskach, gdzie jest wszystkich w bloku, wtedy są insekty. Zapnąć psy, zrobić porządek. Wiem, bo taką samą sytuację miała moja siostra i w tej chwili kilka lat temu,
kilka, dobrych kilkanaście lat temu. W tej chwili tam nic nie ma. Szczyt jest zamknięty, robią dezynfekcję. Pani Jadwiga, rozumiem. Dziękuję. Tak, mówiliśmy już też o tym wątku w audycji. Tak. Trzecia sprawa, pani Beata mówi, że przychodzą bezdomni. Bezdomni przychodzą wszędzie, nawet u nas w centrum Warszawy, gdzie jest domofon, gdzie jest zamykana brama. Potrafią się dostać i spać na klatkach schodowych. Więc jeżeli tej pani jest niepotrzebne to mieszkanie, to może nie zrezygnuje całkiem i ktoś inny sobie chętnie to mieszkanko weźmie i będzie szczęśliwy, że urząd gminy mu dał to mieszkanie. Bo teraz ja już nie rozumiem, o co tej pani chodzi, że nie ma gdzie mieszkać, ma problem z matką i kiedy to ma, a potem walczy o zamianę. Tak, tylko że w momencie, kiedy pani przyjmie to mieszkanie, to później będzie bardzo trudno już wywalczyć dla niej mieszkanie, w którym będzie się mogła na przykład w wózku poruszać. No dobrze, ja rozumiem. Na tym polega problem. W tym momencie, gdzie ta pani mieszka? Niestety, w tej chwili mieszka w tym mieszkaniu sprzedanym, dotychczasowym. Niestety to są właśnie zawiłości prawne i to są absurdy prawne, no, które są wykorzystywane przeciwko lokatorom. I to przy okazji jest dość ważny wątek w naszej audycji. Jak państwo kupują jakieś mieszkanie, to proszę sprawdzić, czy to mieszkanie nie ma w środku lokatorów, którzy nie chcą się stamtąd wyprowadzić. Prawda? To tak na marginesie. Pani Jadwigo, bardzo... chciałam już pani... Jeszcze jedno słowo. Proszę. Jeżeli człowiek kupił to mieszkanie z lokatorami, to znaczy, że to było sfingowana sprzedaż. Takie jest moje zdanie. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do widzenia. Dziękujemy pani za udział w programie. Proszę państwa, jesteśmy bezradni wobec różnych wątków tutaj się pojawiających w tej audycji, dlatego, że nie jesteśmy w stanie ich wyjaśnić, ani nawet odpowiedzieć na różne wątpliwości. Czy też nawet skomentować orzeczenia sądu, który przyznaje lokal socjalny dwóm kobietom, które ze sobą żyć nie powinny w jednym lokalu, tak, prawda? Tak jakby nie brał zupełnie pod uwagę tej całej sytuacji. Ja powiem taką jedną rzecz. Wiem, ile się w dzielnicach czeka na lokale komunalne, socjalne, jakiekolwiek. Wiemy, jakie lokale są na Targówku, nawet takie, które mają toaletę na zewnątrz. Tutaj jest toaleta wewnątrz, tu jest bieżąca woda i naprawdę państwo sobie nie zdajecie sprawy, jaka bieda czasami wśród ludzi czeka na takie mieszkania. Panie, dostajecie dwa mieszkania osobne. Pani, mieszkanie na Bielanach jest warte około 200 tysięcy, gdyby chciecie kupić na rynku. I pani mówi, że nie? Nie jest mieszkanie rynkowe, żenujące, które jest przeznaczone do sprzedaży. Ja mówię, to jest mieszkanie w budynku komunalnym. Oczywiście. Ale pan, pan mówi, że pani powinna brać to, co dają i zgodzić się na odcięcie w momencie, kiedy będzie musiała ze względu na schorzenie wsiąść na wózek. Tak naprawdę to mieszkanie rzeczywiście mogłoby posłużyć osobie sprawnej, poruszającej się sprawnie. Natomiast będziemy interweniować jako stowarzyszenie, żeby pani otrzymała po prostu lokal taki, który się nadaje dla osoby. Rozumiem, że pan mówi, żeby ta pani tego nie brała. Pan tego nie mówi, to pan wciska temu panu w usta te słowa. Bardzo dobrze, że pani proszę to powiedziała. Państwa, proszę państwa, a ja cały czas tak przypatrując się tej sprawie, no chodzą mi po głowie takie oto dwie myśli, że z jednej strony mamy urzędników, którzy stykają się w swojej pracy z ludźmi bardzo często nieszczęśliwymi, no bo brak dachu nad głową, czy jakaś choroba, czy jakaś niepełnosprawność, to nie są łatwe sytuacje życiowe, prawda? I od tych urzędników wymagałoby się empatii, współczucia, zrozumienia, no jak najlepszych propozycji pomocy dla tych osób, prawda? Nie zawsze się tak dzieje, często się tak dzieje, bo nie można wszystkich wsadzić do jednego worka, prawda? I powiedzieć, że wszyscy są obojętni i aroganccy, a niektórzy albo wszyscy są aniołami. Ale z drugiej strony mamy też osoby, które oczekują na taką pomoc. I patrząc, jak te sprawy nieraz przebiegają, pojawiają się takie podejrzenia o zbytnią, no nie wiem, jakiego tu słowa użyć, roszczeniowość, wymagania. Po prostu ja mówię w tej chwili o moich wątpliwościach, które pojawiają się w związku ze sprawą pani, pani Beaty. Przyznam się pani, że ten list, który pani napisała, też mną wstrząsnął, bo ja w pierwszej chwili myślałam, że pani naprawdę chce sobie zrobić jakąś krzywdę, pani Beata, ale to był tylko sposób, zdaje się, na spowodowanie nie, to nie jest sposób, kolejnych audycji to i interwencji. Nie jest
Jeżeli zostanę postawiona pod ścianą, to po prostu to pozostanie mi tylko zrobić. Pani Beato, ale przecież pani ma propozycję ze strony miasta. Tak, z pluskwami, proszę pani, ja mam wykręcone ręce i często nie mogę chodzić. Kto będzie walczył? Będą po mnie chodzić, będą mnie gryzły? Nie wiem, czy pani czyta o tym, że roznoszą gronkowca złocistego, że roznoszą bakterie. Ja nie mam odporności w organizmie. Zapytam się zatem przedstawiciela miasta, czy powinno się przydzielać takie mieszkania rzeczywiście zapluskwione osobom znajdującym się w takiej sytuacji jak pani Beata. Przy czym pani Beata na pewno nie będziemy się kłócić o ten wózek, czy jeździ na nim, czy nie jeździ, ale wystarczy na nią popatrzeć, uścisnąć jej rękę, żeby wiedzieć, że nie jest osobą zdrową, prawda? To, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ja może przypomnę ten telefon, który był do studia i to był pewnego rodzaju głos rozsądku. Jeżeli takie robactwo jest związane niestety z bytowaniem ludzi, natomiast budynki znajdujące się w gestii miasta stołecznego, które są budynkami komunalnymi czy socjalnymi, podlegają takiej dezynfekcji, dlatego że my to robimy w ramach własnych działań. Więc tam nie powinno być tych pluskiew. Jeżeli się pojawią, wiadomo, że są likwidowane. W ten sposób to wygląda. Jeżeli tutaj dla pani podstawowym problemem jest robak, no to cóż ja mogę powiedzieć? To jest problem. Tylko, panie Rafale, tak jak mówię, w każdym mieszkaniu każdy sobie daje radę, tak? Nie wszyscy sobie jednakowo dadzą radę właśnie w życiu. I na tym polega problem. Są osoby, które oczekują pomocy, tylko którym tak państwo musi pomóc. Ja jeszcze raz powiedziałem, to jest ten model socjalnego państwa, prawda? Z tego powodu, jeżeli rzeczywiście stykamy się z ogromną biedą, to my rzeczywiście od początku do końca pomagamy. Mamy telefony, proszę państwa, pan Kamil najpierw. Dzień dobry, właśnie słyszałam, jak bardzo pan pomaga. W ogóle pani rozumie, że to jest osoba niepełnosprawna, a są różne niepełnosprawności, nie zawsze widać. To, że ktoś stoi w danym miejscu, czy przyjdzie w danej chwili, nie znaczy, że będzie to za 5 minut, za 10, czy za 20, czy za godzin, czy za jutro, czy pojutrze. Tego pani rozumie. A pani, ja proponuję, są odpowiednie ustawy, jeżeli tych tutaj gmina nie realizuje i pan mówi, że tak 200 tysięcy kosztuje takie mieszkanie, to pani po prostu poda odszkodowanie tak za 200-250 tysięcy. Kupi pani sobie normalne, odpowiednie, pasujące pani mieszkanie, dlatego, bo gmina pani nie chce zrealizować zgodnie z odpowiednimi przepisami i przydzielić mieszkanie. Zgodnie z odpowiednimi przepisami gmina przydzieliła mieszkanie. Dziękuję. Dziękuję panie Kamilu. Pani Elżbieta teraz. Witamy na antenie panią Elżbietę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, bo w tym została wyjaśniona sprawa, co się stało z tym mieszkaniem do sprzedanego mieszkania. Jeżeli mieszkanie zostało sprzedane... Ale to nie pani Beata sprzedała to mieszkanie, tylko jej matka. Ale... Którą nie są chyba w dobrym... Ja wiem, ale sobie tego nie wiem, że mama tym dostała w jakimś mieszkaniu specjalnym. Ale to jakby jest zupełnie inna sprawa. Mówimy o innej sprawie, natomiast jednak tu są wszędzie pieniądze. My zarządzamy pieniędzmi publicznymi jako urząd. I my musimy je dosyć rozsądnie wydawać i realizować to wszystko, co mamy do zrobienia. Natomiast co jest właśnie z tymi pieniędzmi, które zostały otrzymane za mieszkanie? Urząd tego nie wie.
Na tym polegają polskie dziady, proszę Państwa, że jedni okradli Polskę, a drudzy będą tutaj kanara przecedzać, a połykać wielbłąda. Oni sobie sami nie są w stanie pomóc, czy na Ochocie, czy na Majdańskim, czy na Targówku. Wszędzie są problemy, wszędzie są pluski. Warszawa jest zarobaczona, Warszawa jest hamstwo. Proszę zobaczyć, sama pani przyznała, że rok temu spotkaliśmy się tutaj na audycji. Ale wtedy pan w ogóle nawet nie mówił o tym, że jakiś lokal będzie przyznany, tylko deklarował pan pomoc prawną ze strony urzędu. Była pani rzeczka, była ona w urzędzie. I po roku dwa lokale się znalazły, pomimo że w wyroku sądu nie było tych lokali. Czy do tego przyczyniła się także akcja w mediach? Proszę szczerze powiedzieć. Powiem tak, zrobiliśmy ze względu na to, że stopień niepełnosprawności pani Beaty poważnie ją do tego, żeby rozważać tę sprawę w trybie przyspieszonym. No właśnie, bo to jest osoba wymagająca pomocy, podania pomocnej. W związku z czym otrzymała lokal pani Beata i jej mama. Chociaż orzeczenie sądu mówiło o jednym lokalu, przypominam ten fakt. Natomiast gdzie są pieniądze za sprzedaż lokalu, to my tego nie wiemy i my się to nie będziemy zajmować. I nie jesteśmy w stanie też tego wyjaśnić, proszę pana. Ani nie mamy zamiaru. Na czym skończymy dzisiejsze spotkanie? Pani Beato, co pani dalej chce zrobić? Ja bym panią namawiała do przyjęcia tego lokalu, chociaż te schody mnie trochę przerażają, bo dzisiaj no nie jestem w stanie. Tutaj u nas pani mama dostała inny lokal lepszy, tego gorszy. Potem się już nie zajmujemy tym gorszym. Było napisane pismo 23 marca przez zastępcę dyrektora Biura Polityki Lokalowej pana Tomasza Kretka o zastępcy burmistrza w dzielnicy Targówek z prośbą o rozważenie możliwości pozyskania lokalu w innych dzielnicach. Kolejnego. Na to pismo nie było żadnych odpowiedzi z gminy Targówek. Dlaczego? Pani jest mieszkanką Targówka. Do tej pory była pani cały czas mieszkanką Targówki. Zadania przydziału lokali są realizowane w ramach czego? Mogą być realizowane w ramach czego? Tak, w tym przypadku. My jako Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów też będziemy władz Bielan interweniowali, czy jednak dzielnica byłaby w stanie przydzielić inny lokal, który by był umieszczany chociażby na parterze albo pierwszym piętrze. Więc mam nadzieję, że tutaj Także chodzi o to, żeby to był taki lokal na parterze, czy w ogóle bez schodów, no, żeby pani mogła się w razie czego łóżkiem samodzielnie sam podostać. Proszę państwa, kończymy program. Chciałabym, żebyśmy się rozstali w przekonaniu, że jednak pani będzie miała jakiś dach nad głową w klipsze. Akurat. Właściwie w jakiej pani jest sytuacji?